Leszek Struha, program realizuje Krzysztof Krzęcierski przy mikrofonie. Mówimy Państwu dzień dobry, a w naszym studiu Adrian Pakuła, Fundacja ProPublico. Dzień dobry. Drodzy Państwo, będziemy o ludziach bezdomnych rozmawiać. Ta Fundacja ProPublico, którą reprezentuje Adrian, właśnie zajmuje się między innymi ludźmi bezdomnymi. Według badań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, te badania są z lutego tego roku, w Polsce żyje ponad 30 tysięcy osób bezdomnych, a połowa żyje na ulicy ponad 5 lat. To gdyby tak ocenić te 30 tysięcy, to dużo, mało, to istotny problem? Myślę, że bardzo istotny. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że to są badania. One są zawsze, jeżeli chodzi o osoby bezdomne, niedoszacowane. My tutaj w Poznaniu się opieramy na wyliczeniach, które są zrobione też przez policję, która nas informuje, że mniej więcej około od 800 do 1000 osób bezdomnych w samym Poznaniu na ulicach jest. A więc no jest to skala problemu ogromna. Jest Dzień Ludzi Bezdomnych, który obchodziliśmy w Wielki Piątek. Dzień, który jest obchodzony od 96 roku z inicjatywy Marka Koteńskiego, a te przyczyny bezdomności właśnie od na przykład tego dnia bezdomności obchodzonego od 96 roku zmieniły się? Za główne przyczyny bezdomności podaje się takie sytuacje jak alkoholizm, eksmisja, a więc wszelkie te przyczyny związane z problemami finansowymi. My z kolei podchodzimy do tego inaczej, bo wiemy dobrze o tym, że za przyczyną alkoholizmu stoją dużo głębsze problemy i korzeniem nie jest alkoholizm, ale to, dlaczego osoba sięgnęła po alkohol, dlaczego ten alkohol tak ją właśnie zniewolił, że w pewnym momencie nie potrafiła już tego w żaden sposób kontrolować. Więc te przyczyny, o których się bardzo często mówi, to tak naprawdę nie przyczyny, ale objawy problemu bezdomności. Dlatego, ażeby w ogóle móc rozmawiać o takich głębszych i szerszych rozwiązaniach, trzeba dojść do korzenia problemu. Czyli alkohol to jedna z tych przyczyn? Są jeszcze jakieś wskazywane jako najczęstsze? Alkohol tak naprawdę jako przyczyna występuje w dwóch wymiarach. Po pierwsze, często w życiu osoby, która obecnie jest bezdomna, nastąpiła jakaś tragiczna sytuacja. Tą tragiczną sytuacją często były różnego rodzaju wypadki, utrata bliskiej osoby, albo po prostu jakaś przemoc w rodzinie i w wyniku tej sytuacji osoba zaczęła właśnie nadużywać alkoholu. I to jest jakby jedna z przyczyn. Z kolei druga wygląda tak, że osoba normalnie funkcjonowała, nie miały miejsca żadne sytuacje właśnie traumatyczne. Gdzieś tam ten alkohol zaczął być elementem życia tej osoby i niepostrzeżenie stawał się coraz bardziej istotnym elementem i w pewnym momencie doszło właśnie do utraty kontroli. A więc mamy dwa rodzaje sytuacji. Sytuacje, gdy osoba spotyka się z trudnym, ekstremalnym doświadczeniem emocjonalnym i nie może sobie z nim poradzić, w związku z czym ucieka w alkohol, i sytuacje, gdy alkohol no tak troszkę jak taki no przebiegły wróg, podaje się za przyjaciela i wydaje się, że jest po prostu takim zwykłym elementem, że po pracy z niego korzystam, po czym dochodzi do momentu, gdzie on zaczyna, że tak powiem, osiągać już takie rozmiary, że osoba traci całkowicie kontrolę i często właśnie w takiej sytuacji alkohol jest przyczyną rozbicia rodziny, utraty pracy i wtedy często kończy się to właśnie bezdomnością. Ale czy to jest tak, że wszyscy bezdomni to alkoholicy albo osoby, które mają problem z narkotykami, bo to też się czasem pojawia? Absolutnie nie. Myślę też, że nie warto tutaj we wszystkim stosować procesu, bo to też nie o to chodzi. Do każdego podchodzimy indywidualnie, ale nie wszystkie osoby bezdomne to osoby uzależnione od alkoholu. Też myślę, że warto wspomnieć, że czasami jest tak, że osoba staje się bezdomna i dopiero bezdomność wpędza osobę w alkoholizm, bo bezdomność wiąże się z takim no bardzo już silnym odczuciem odrzucenia osoby bez,
bezdomne bardzo często spotykają się z odrzuceniem na ulicach, spotykają się z odrzuceniem w różnych instytucjach, są traktowane jako takie zło konieczne, często są obrażane, bite. Ja oczywiście nie mówię, że osoby bezdomne też nie stosują pewnego rodzaju zachowań, czy to czasami agresywnych, czy... Które prowokują. Dokładnie, nie? Więc jakby nie tak, że uważam, że tylko i wyłącznie jest tak, że to my się źle zachowujemy w stosunku do osób bezdomnych. Jestem świadomy, że one często też prowokują. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że sama bezdomność jest tak ekstremalnym doświadczeniem, że często właśnie ona jest dopiero przyczyną wejścia w alkoholizm. Więc jak my dzisiaj patrzymy na przykład na statystyki mówiące, że 70% na przykład osób bezdomnych jest uzależniona od alkoholu albo ma jakiś tam problem z alkoholem, to żebyśmy nie ulegli przypadkiem pokusie, żeby myśleć, że to alkohol w 70% był przyczyną właśnie ich bezdomności. To często bezdomność stała się przyczyną alkoholizmu. A czy to jest tak, idąc właśnie w ramę takich stereotypów, które funkcjonują a propos osób bezdomnych, że bezdomność to wybór? To chyba jeden z najczęstszych stereotypów, z jakimi można się spotkać. Mm-hmm. Niedawno rozmawiałem na ten temat z osobą, która też ma już od dłuższego czasu styczność z osobami bezdomnymi właśnie na temat tej kwestii. Ja osobiście, ani również ta osoba, która już lata pracuje z osobami bezdomnymi, nie spotkaliśmy jeszcze osoby, która by wybrała bezdomność. I tu musimy rozróżnić dwie rzeczy. Są osoby, które są już tak długo w bezdomności, że nie wyobrażają sobie życia poza bezdomnością, ale nie możemy tego utożsamiać z wyborem bezdomności. One nie wylądowały na ulicy dlatego, że wybrały ulicę, nie? Ale już tak mocno są w niej zakorzenione, że trudno jest im po prostu myśleć o jakimkolwiek innym sposobie życia. Są to osoby, które na ulicy są już na przykład 18-20 lat. Czyli nauczyły się w pewien sposób funkcjonować w tym świecie bez dachu nad głową i teraz jest trudno im powrócić jakby do tego świata, nazwijmy to, normalnego. Dokładnie tak. To trochę jak nauk działa na zasadzie, że bezdomność to też może być jakaś forma właśnie, że trudno z niej wyjść? Bezdomność się wiąże po prostu z pewnym wyćwiczeniem funkcjonowania, z pewną walką o przetrwanie. Osoby bezdomne mają też bardzo ściśle poukładany plan dnia. Wiedzą, gdzie iść, o jakiej godzinie, żeby uzyskać jedzenie. Wiedzą, gdzie na przykład iść w różnych innych sytuacjach. Ich dzień jest bardzo często lepiej poukładany niż nasz. I dlatego z tym życiem osoby bezdomnej wiąże się wiele różnego rodzaju przyzwyczajeń, wiele różnego rodzaju właśnie też nałogów. Dlatego dla nich wyjście z bezdomności, jakbyśmy takie po prostu pojmowali, polegałoby na zmianie kilku obszarów jednocześnie. Czy idąc teraz tym tropem stereotypów, które nadal funkcjonują, powiedzieliśmy właśnie, że bezdomność to niekoniecznie oznacza wybór, że nie wszyscy to alkoholicy. Czy to jest też tak, że bezdomni są najczęściej niewykształceni i nie pracują? To też jest nie do końca tak. Spotkaliśmy dużo osób bezdomnych, które są osobami wykształconymi i tutaj właśnie znowu by trzeba wejść i troszkę wspomnieć o problemie alkoholizmu, bo jak dobrze wiemy, jest to problem, który dotyka różnych osób. I to są osoby i wykształcone, i niewykształcone. I również na ulicy spotkamy osoby, które są po studiach wyższych. Spotkamy artystów. Niedawno, dosłownie dwa dni temu, spotkałem się w Warszawie też z przedstawicielami jednej z fundacji, która zajmuje się osobami bezdomnymi. Właśnie kręcą taki też materiał dotyczący osób bezdomnych. I na przykład tam jest osoba bezdomna, która jest byłym mistrzem olimpijskim, jest osoba, która była bardzo wysoko też gdzieś w jakichś strukturach politycznych, więc tutaj jakby to
to nie kwestia wykształcenia, to nie kwestia właśnie zdolności czy też umiejętności intelektualnych. Ja myślę, że to można tak bardzo prosto ująć, że tak naprawdę to, gdzie, jak w życiu się to wszystko potoczy, to wszystko, czy to u osób wykształconych, czy niewykształconych, opiera się na więzi z drugim człowiekiem i więzi z Bogiem. Jeżeli człowiek jest osobą wykształconą i nie ma więzi, zdolności do wchodzenia w relacje, nie ma oparcia w Bogu, to ten jego intelekt no, nie jest i nigdy nie będzie gwarancją, że ta osoba sobie w życiu poradzi, że jej świat będzie poukładany, bo nie zostaliśmy stworzeni jako indywidualne jednostki, jak zapewne każdy z nas zna to powiedzenie, że nikt z nas nie jest samotną wyspą. Jesteśmy stworzeni z miłości i do miłości. Jak cokolwiek uderza w ten obszar, jak przestajemy się czuć kochani, jak nie mamy kogoś, kogo moglibyśmy kochać, no to ten cały nasz świat zaczyna się plątać, nie? I często właśnie kończy się to tak, że takie osoby tracą wszystko, a jak się straci wszystko, to często właśnie ląduje się na ulicy. Ale to jest tak, że ci bezdomni też nie mają najczęściej jakichś bliskich, jeśli mowa tutaj jest o tej utracie relacji i więzi? Często jest tak, bardzo często jest tak, ja bym nawet powiedział, że w zdecydowanej większości przypadków osoba bezdomna to osoba, która nie ma żadnego wsparcia z zewnątrz. Tutaj jakby już myślę, nie ma sensu wchodzić, czy to była wina osoby bezdomnej, czy nie, ale ja osobiście uważam, że główną przyczyną właśnie bezdomności jest brak osoby, chociażby jednej osoby, która byłaby dla tej osoby bezdomnej właśnie takim wsparciem, kimś, kto by z nią był w bliskim kontakcie, kto by w chwilach trudnych ją motywował, kto by zachęcał do podnoszenia się, gdy upadnie, bo te upadki są bardzo częste w przypadku nałogów, czy to różnych innych właśnie słabości. Ktoś, kto wskazywałby kierunki, ktoś też, kto byłby tym kimś, kogo osoba właśnie bezdomna mogłaby pokochać, na kim mogłaby się oprzeć, kto też by ją poprowadził do tego jedynego oparcia absolutnego, którym jest Bóg, bo myślę, że osoby bezdomne, które doświadczają odrzucenia, które doświadczają praktycznie każdego dnia ogromnego bólu, braku sensu, rozpaczy, braku nadziei, myślę, że one mogą dojść do Pana Boga w większości sytuacji tylko przez drugą osobę. Dlatego, że dojście do Pana Boga bez doświadczenia miłości bliźniego, no to musi być cud, nie? No to musiałby być już taki cud wewnętrzny, że ta osoba, mimo że doświadcza całkowitego przeciwieństwa tego wszystkiego, co mówimy o Bogu, że jest miłością, że nas akceptuje, że nas przyjmuje, i ta osoba na co dzień doświadcza całkowitych przeciwieństw wszystkiego, co my chrześcijanie wiemy o Bogu, a jednak by do Niego dotarła. Myślę, że tu jest konieczne właśnie świadectwo osoby takiej jak ja, czy takiej jak Pan, która pokaże tej osobie bezdomnej inny świat, która jej pokaże oblicze, spojrzenie właśnie akceptujące, przyjmujące. Jest potrzebne świadectwo osoby, która wyciągnie rękę, która wyciągnie pomocną dłoń, która pokaże, że nie odejdzie od osoby bezdomnej nawet wtedy, gdy ona nadużyje tej pomocy, nawet wtedy, gdy ta osoba bezdomna się nie wywiąże z jakiejś umowy, nie przyjdzie na jakieś spotkanie, i dopiero wtedy osoba dostanie zupełnie inny obraz rzeczywistości niż ten, który ona ma na co dzień. Tak, aby spróbować wyjść z tego świata, z którego wydaje mi się, że nie ma wyjścia. Dokładnie, bo jest to świat zbudowany na tych doświadczeniach, czyli jest to świat, osoba bezdomna najczęściej myśli, że żyjemy w świecie, w którym nie ma miłości, no bo ona go nie doświadcza. Jak nie doświadczam czegoś, to nie wierzę, że to istnieje, więc osoby bezdomne nie wierzą często w istnienie miłości, nie wierzą, że może im się przytrafić coś dobrego, nie wierzą w to, że ich życie może się odmienić, bo często ich życie jest takim pasmem złych doświadczeń i takim pasmem staczania się w dół, więc one myślą, że to staczanie się w dół będzie się kontynuować, że to będzie właśnie jakby wciąż
postępować w dół, że będzie coraz gorzej. Dlatego jest dla nich też bardzo ważne świadectwo osób, które wychodzą z bezdomności, które pokazują, że można ten bieg wydarzeń obrócić, że to nie musi być ciągłe staczanie się w dół. Pamiętam, 19 marca byliśmy z bezdomnymi na Dniu Bezdomnego w Warszawie. Były tam dwie osoby bezdomne, które opowiadały swoje świadectwa. Pan Henryk Krzosek, który był bodajże kilkanaście lat osobą bezdomną, sięgnął z samego dna, spał w śmietnikach, pił denaturat, który opowiedział swoją niezwykłą i przepiękną historię, w której wszystko się rozpoczęło od takiego rozpaczliwego zwrócenia się do Boga, w którego właśnie pan Henryk tak naprawdę nie wierzył. Dlatego w modlitwie się zwrócił: jeżeli istniejesz, Panie Boże, no to zrób coś, to mnie uratuj. I zaczęło się w jego życiu dziać tak naprawdę rzeczy niezwykłe. Spotkał ludzi ze wspólnoty, którzy mu pokazali właśnie doświadczenie, umożliwili doświadczenie miłości, i potem w jego życiu wydarzyły się takie rzeczy, że przez 2 lata prowadził program Słowo na Niedzielę na TVP2, miał ponad 1 000 000 oglądających, był scenarzystą w Telewizji Polskiej, napisał książkę, która stała się bestsellerem, książkę pod tytułem Bóg znalazł mnie na ulicy. Obecnie prowadzi Centrum Ewangelizacji i dzieli się z ludźmi właśnie swoim doświadczeniem. Był tam też pan Romuald Kłos, który również był osobą bezdomną, również w pewnym momencie swojego życia wszystko utracił, stracił rodzinę, stracił dom, potem wyszedł z tej bezdomności właśnie dzięki zwróceniu się do Boga, ale też wszyscy ci bezdomni podkreślają, że to było zawsze za pośrednictwem drugiej osoby, że to było zawsze za pośrednictwem właśnie osoby, która się zwróciła do właśnie osoby bezdomnej. Pan Henryk też, to myślę ważne, bo mamy kilka też jadłodajni w Poznaniu. Pan Henryk wspomniał, że jego nawróceniem, taką chwilą, w której się nawrócił, była chwila, kiedy w jadłodajni ktoś z wolontariuszy podał mu zupę, spojrzał na niego i powiedział: Henryk, jeżeli Bóg ci nie pomoże, to nic ci nie pomoże. I to było dla niego czymś, co nim wstrząsnęło. Wydawałoby się nam, że to takie nic, że to po prostu takie powiedziane od niechcenia, a nim to tak wstrząsnęło, że wyszedł i zaczął czytać Pismo Święte, przeczytał cały Nowy Testament i to całkowicie zmieniło jego życie, więc nigdy nie wiemy, co może właśnie taką osobę bezdomną dotknąć, ale jest to osoba tak wrażliwa na pozytywne, na różne pokrzepiające słowo, że powinniśmy być bardzo uważni, bo naprawdę jedno zdanie wypowiedziane przez nas może odmienić życie takiej osoby. A czy bezdomność dotyka właśnie większości mężczyzn? Bo to też jest tak, że najczęściej bezdomnych spotykamy zimą w tramwaju, w autobusach, wtedy ten problem jakby nam wychodzi na zewnątrz i też my, podróżujący komunikacją miejską, dostrzegamy, że są ludzie bezdomni, którzy często w ciągu roku są gdzieś poukrywani. No i właśnie, najczęściej spotykamy mężczyzn. Czy to tak jest? Jeżeli chodzi o takie spojrzenie czysto statystyczne, no to oczywiście tak jest. Większość osób bezdomnych to są właśnie mężczyźni. Gdyby się nad tym zastanawiać, można by na pewno powiedzieć, że po pierwsze to, o czym wspomnieliśmy na początku, że tutaj w ogóle kluczem do wszystkiego są więzi międzyludzkie i więź z Panem Bogiem, a jak dobrze wiemy, kobiety są specjalistkami w relacjach. Kobieta ma jakby, jak uczy też dr Pulikowski, kobieta ma w naturze wpisane to, że nawiązuje relacje z innymi, że potrafi to robić i że potrafi te relacje utrzymać. Dlatego gdybyśmy przez ten pryzmat spojrzeli, to dużo mniej kobiet ma taką sytuację, że nie ma żadnej osoby, którą by była w bliskiej relacji. Która wesprze w razie jakiejś trudności. Dokładnie. Więc to jest jakby pierwsza rzecz. A druga, myślę, że też kobiecie dużo łatwiej uzyskać pomoc, bo gdy patrzymy na kobietę bezdomną, no to jest taki widok właśnie bardzo trudny, taki szokujący, bo kobieta jest też tym wyrazicielem w stworzeniu tego wszystkiego, co piękne, co delikatne, co nietknięte, a ulica, jej że tak powiem, realność, no wiąże się często z brutalnością, z jakąś tam pojętą brzydotą, z brudem i tak dalej, nie? Więc myślę, że to też się wiąże z tym. Wy jako Fundacja ProPublico pomagacie osobom bezdomnym i o tej pomocy porozmawiamy za chwilę po krótkiej muzycznej przerwie.
Adrian Pakuła z Fundacji ProPublico jest Państwa i moim gościem. No właśnie, fundacja działa od 2012 roku. Jest sporo inicjatyw, które podjęliście i chyba jedna z najgłośniejszych, przynajmniej tej minionej zimy, to autobus pomocy. Gdyby przypomnieć, o co tak naprawdę chodziło w autobusie pomocy, który podróżował razem po Poznaniu z osobami bezdomnymi. Był taki czas w miesiącu lutym, kiedy pojawiły się prognozy o bardzo niskich temperaturach i wtedy z inicjatywy poznańskiego MPK podjęliśmy decyzję, żeby powołać właśnie autobus pomocy, który przez miesiąc jeździł po Poznaniu. Rozwoziliśmy gorącą zupę, rozdawaliśmy osobom bezdomnym kawę i herbatę, rozdawaliśmy ciepłą odzież i tak naprawdę przez ten miesiąc wydarzyło się bardzo dużo dobrego, bo okazało się, że bardzo dużo ludzi, grup, instytucji połączyło swoje siły i chciało wspólnie właśnie włożyć wysiłek w to, żeby tym osobom bezdomnym pomagać. Poznaliśmy wiele historii osób. Kilka osób udało się z tej bezdomności wyciągnąć. Kilka osób właśnie jest już na zaawansowanych gdzieś tam etapach właśnie wychodzenia z tej bezdomności. Wyglądają już zupełnie inaczej, czują się zupełnie inaczej, patrzą na świat. My się też bardzo cieszymy, bo nawiązaliśmy dużo bardzo cennych właśnie też współpracy też z instytucjami, z wolontariuszami, ale nie ukrywam, że patrząc na skalę problemu, to cały czas potrzebujemy jeszcze bardzo, bardzo potrzebujemy właśnie osób, wolontariuszy, osób, które mają też właśnie i pracują w różnych instytucjach. Potrzebujemy osób, które chcą się właśnie angażować w pomaganie na różnych etapach i poziomach właśnie osobom bezdomnym. A czy ci bezdomni na początku do tej inicjatywy, do tego autobusu pomocy byli sceptyczni albo byli tacy, no właśnie z rozwagą podchodzący, na ile to jest taka pomoc i nowa forma? Myślę, że nieliczne osoby były nastawione być może sceptycznie, ale to zdecydowana mniejszość. Warto też wspomnieć, że my tutaj z fundacji już wcześniej odwiedzaliśmy niektóre miejsca, gdzie osoby bezdomne właśnie się znajdują. Również też nie zapominajmy, że mamy też w Poznaniu wielki skarb w postaci wspólnoty San Egidio, która też każdego czwartku odwiedza dworzec. Spotyka się tam z ludźmi bezdomnymi, rozdając herbatę i kanapki i rozmawiając z nimi też różnego rodzaju, świadcząc pomoc materialną i nie tylko. Więc to jest też bardzo istotne. Więc od razu spotkała się ta inicjatywa z bardzo ciepłym przyjęciem, a potem z dnia na dzień się bardzo intensywnie rozwijała według tak naprawdę potrzeb i tych rozmów, które toczyliśmy z osobami bezdomnymi. Dzięki temu, że mogły one przebywać w autobusie, mogły siedzieć w środku podczas całej trasy, a trasa trwała 5 godzin, mogliśmy z nimi rozmawiać, nawiązywać kontakt, a to, jak wspomniałem, nawiązywanie więzi jest właśnie kluczem, więc nawiązywaliśmy kontakt, nawiązywaliśmy więzi i często one się kończyły jakimiś konkretnymi właśnie krokami w stylu właśnie znalezienia komuś pracy, czy też pójścia na terapię i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, też osoby bezdomne zgłaszały właśnie różne potrzeby. My też nie mieliśmy na początku takiego silnego przekonania, żeby na siłę wprowadzać do tego autobusu element na przykład modlitwy, ale od samych osób bezdomnych wyszło pragnienie, żebyśmy też tam właśnie się modlili, więc w pewnym momencie ta modlitwa stała się stałym elementem tego autobusu. Na każdym przystanku właśnie na koniec była ta modlitwa, była modlitwa wstawiennicza, nawet przychodziły specjalnie osoby ze wspólnot właśnie, żeby się modlić też za osoby bezdomne. No to się wiąże z tym, że często właśnie ich sytuacja duchowa jest też związana z różnego rodzaju zniewoleniami, nie? A mamy takie narzędzia w kościele właśnie jak modlitwa wstawiennicza, która jest też wielką pomocą właśnie w tym procesie uzdrowienia wewnętrznego i duchowego, więc ona też się tam pojawiła. Więc był to bardzo owocny czas. To, co też istotne, w przyszłym sezonie zamierzamy ruszyć na całe 5 miesięcy. Dzień w dzień. Więc będzie tutaj potrzeba ogromnej motywacji i mobilizacji całego tutaj poznańskiego środowiska osób, wspólnot, stowarzyszeń. Ten ruch i to, co my jakby właśnie w fundacji jest takim naszym tutaj głównym przedsięwzięciem czy misją, no to jest właśnie pielęgnowanie tego ruchu, który sam
z siebie się wygenerował, tych osób, które pochodzą z różnych wspólnot, z różnych grup, z różnych instytucji, albo są indywidualnymi osobami po prostu, są studentami albo osobami pracującymi, które chcą się wspólnie angażować. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z tymi grupami, spotykamy się z nimi obecnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Mamy osoby z pogotowia medycznego, mamy osoby z pogotowia społecznego, mamy małżeństwa, mamy osoby ze wspólnot, ale cały czas szukamy więcej osób, bo od ilości też osób zaangażowanych będzie też zależało, jak bardzo będziemy mogli rozwinąć te projekty, z którymi chcemy po świętach wystartować. Ale ten autobus pomocy to nie było jedyne działanie Fundacji ProPublico, bo też jest więcej. Myślę, że warto wspomnieć, że Fundacja właśnie działa od kilku lat. Obecnie zapraszam też do zapoznania się z kinem ProPublico. Co tydzień, w sobotę o godzinie 19 na osiedlu Chrobrego w Centrum Kultury Dąbrówka jest wyświetlany film, na który można przyjść. Opłata jest dobrowolna, więc tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Staramy się dzięki temu promować właśnie takie filmy, które są bardzo wartościowe. Są to też filmy często, które były puszczane w kinach, ale też znajdują się filmy takie niszowe, których w kinach byśmy nie mogli obejrzeć, więc myślę, że to bardzo cenna inicjatywa. Nasza fundacja też bardzo mocno wspiera parafię. Jeździ do parafii, organizuje w niedzielę takie całodniowe właśnie akcje, które się nazywają Niedzielą Ewangelizacyjną. Osoba właśnie z naszej fundacji lub osoba współpracująca głosi podczas całej niedzieli świadectwa, potem jest film Adoracja i Modlitwa. I w ramach właśnie tych spotkań parafianie są zapraszani na kolejne spotkania, tworzy się wspólnota i po pewnym czasie z tej wspólnoty wybierani są liderzy, którzy gdzieś tam ją poprowadzą. I tutaj taki apel, bo tutaj właśnie jest kilka apeli, które na pewno z mojego serca muszą wyjść w tej audycji. Już był apel o wolontariuszy, o osoby, które chciałyby się zaangażować właśnie w tą pomoc bezdomnym. A jeżeli chodzi o tą właśnie współpracę z parafiami, to kierujemy też takie zaproszenie, wezwanie do osób świeckich, które doświadczyły w swoim życiu właśnie historii działania Pana Boga, które mają świadectwo, którym mogłyby, chciałyby się podzielić. My w fundacji zapewniamy to, że możemy właśnie takiej osobie potowarzyszyć w tym procesie właśnie dojścia do mówienia tego świadectwa przed innymi. Nagrywamy te świadectwo, pomagamy osobie i mówimy, jak to zrobić, żeby podzielić się właśnie własną historią i zapraszamy właśnie osoby świeckie, które chciałyby się dzielić swoimi świadectwami właśnie do kontaktu z Fundacją ProPublico. I też myślę, że warto wspomnieć o stronie propublico.tv, na której gromadzimy filmy, różnego rodzaju cenne materiały z kwestii duchowych, ewangelizacyjnych. One są pogrupowane w grupy dla młodzieży, dla kapłanów, dla mężczyzn, dla kobiet. I jest osoba, która w naszej fundacji pracuje nad tym, żeby te materiały przeszukiwać, przesłuchiwać, oglądać i wybierać te najcenniejsze, najbardziej przydatne, najbardziej godne zwrócenia uwagi. Więc myślę, że to może się przydać osobom, które no, nie mają często czasu w swojej posłudze no, przeglądać wszystkich najnowszych filmików, wszystkich najnowszych konferencji. Ich jest obecnie tak ogromna ilość, że myślę, że nikt z nas nie ma na to czasu, więc nasza fundacja wyszła właśnie z taką inicjatywą, że wysyła taki i ma taką stronę, na której są pewne gotowe propozycje do przesłuchania. Jeżeli też ktoś zgłosi się do nas, to ma co tydzień wysłany newsletter z najnowszymi, najciekawszymi właśnie po 3 na przykład filmiki z danej kategorii, najciekawsze wysłane dla młodzieży, dla dorosłych, właśnie dla kapłanów, dla kobiet, dla mężczyzn i tym podobne. Więc zapraszamy też do zapoznania się z tą inicjatywą. A plany na przyszłość fundacji? Jeżeli chodzi o plany właśnie związane z działaniem fundacji na rzecz osób bezdomnych, po pierwsze naszą misją jest troska o duszę osób bezdomnych, o to, żeby właśnie rozwinąć w Poznaniu duszpasterstwo skierowane do nich. Dlatego
Co miesiąc chcemy organizować mszę z modlitwą właśnie wstawienniczą za osoby bezdomne, żeby to był taki dzień intensywnej modlitwy właśnie w ich intencji. Nazwaliśmy to świętem ubogich, dlatego że wierzymy, że Bóg będzie tego dnia w sposób szczególny właśnie też ich uwalniał, uzdrawiał, więc zapraszamy też do tego, żeby się do nas odzywać, do też współtworzenia tego wydarzenia. Bardzo ważne jest powiedzieć o tym, że ponieważ nie ma tak naprawdę takiej jednej wspólnoty, która całkowicie byłaby poświęcona osobom bezdomnym, a z drugiej strony nawet gdyby taka wspólnota istniała, to ona sama nie byłaby w stanie ogarnąć tak wielkiej potrzeby i tak wielkiego obszaru, jaką są osoby ubogie. Dlatego ta sytuacja wymaga od nas, jest wezwaniem, żeby bez względu na to, z jakiej nie jesteśmy wspólnoty, stowarzyszenia, żeby niektóre z naszych osób, niektóre z członków naszych wspólnot łączyły się wspólnie i pomagały właśnie w tym obszarze. Nie? Dlatego my wzywamy właśnie osoby z różnych wspólnot, z różnych grup do tego, żebyśmy się połączyli i stworzyli ten ruch, który w Poznaniu właśnie będzie tworzył to środowisko. Jesteśmy też, warto wspomnieć, po wyjeździe do Warszawy, spotkaliśmy się tam właśnie z osobami, które tworzą, czy to Fundacja Kapucyńska, Siostry Misjonarki Miłości od Matki Teresy, Wspólnota Chleb Życia, Siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Rozmawialiśmy z nimi właśnie na temat osób bezdomnych, jak im pomagać, na co zwrócić uwagę. Też tym naszym doświadczeniem jest to, że zawsze musimy zaczynać od modlitwy. I dlatego powstał taki pomysł, żeby zrobić taką wspólną inicjatywę modlitewną, gdzie zaangażujemy różne osoby, żeby to była taka ogólnopolska inicjatywa, żeby też na przestrzeni całego naszego kraju się połączyć w modlitwie, w intencji osób bezdomnych, w intencji wszystkich działań podejmowanych za osoby bezdomne i też w intencji nas wszystkich, którzy chcą posługiwać, i taką inicjatywę będziemy rozwijać, więc tutaj też zapraszam osoby, które chciałyby się w to zaangażować. I może jeszcze wspomnę o dwóch rzeczach. Mamy taki projekt, który się nazywa Bezdomne Anioły. Polega on na tym, że jest bardzo dużo osób bezdomnych, które chcą angażować się w pomaganie innym i chcemy stworzyć takie grupy, w których będą osoby bezdomne i wolontariusze, które będą mieć właśnie konkretną akcję polegającą na zrobieniu jakiegoś dobrego uczynku, zrobieniu czegoś pożytecznego. I na przykład zostaliśmy już zaproszeni przez jedno zgromadzenie, nasza grupa, do pomalowania ławek przy zakonie. I już się tworzy grupa właśnie osób bezdomnych, które mają doświadczenie właśnie w malowaniu i będzie jechała w konkretne miejsce i będzie właśnie malować te ławki. Więc jak widzimy, wśród osób bezdomnych znajdują się też anioły. My często być może przechodząc ulicą nie potrafimy tych aniołów w nich dostrzec, a te anioły w nich są, tylko trzeba im dać okazję do tego, żeby ten anioł się ukazał. To być może im też pozwoli zapomnieć poniekąd na ten czas o bezdomności. Dokładnie. No, bezdomność jest pewnego rodzaju doświadczeniem i to, co może wyciągnąć z pewnego rodzaju doświadczenia, jest doświadczenie przeciwne. Dlatego, kiedy osoba bezdomna wchodzi w coś takiego jak czynienie dobra dla kogoś, zaczyna doświadczać zupełnie innej rzeczywistości i ta bezdomność duchowa, bo tak naprawdę najważniejsza jest bezdomność duchowa, a więc oddzielenie od dobra, oddzielenie od miłości, oddzielenie od piękna, bo domem każdego człowieka jest poczucie bycia kochanym, poczucie bycia pięknym, poczucie bycia dobrym. Jak osoba bezdomna zaczyna się czuć kochana, zaczyna się czuć dobra, no to właśnie zaczyna wychodzić z tej bezdomności duchowej, a to już jest fundament, na którym możemy zbudować wszystkie kolejne kroki, które można uczynić. Mam nadzieję, że Państwo dzięki naszej rozmowie trochę więcej dowiedzieli się o osobach bezdomnych i o problemach, z którymi one się stykają. To na sam koniec może takie pytanie, co każdy z nas może zrobić dla bezdomnych? Myślę, że po pierwsze każdy z nas może się pomodlić, każdy z nas może podjąć jakąś regularną modlitwę w ich intencji, każdy z nas może walczyć z bezdomnością, którą nosimy w sobie, bo to jest nasza wspólna walka. Każdy z nas może kochać, no i każdy z nas może szukać w tym miejscu, gdzie jest, takich ludzi, z którymi może coś współtworzyć. My w
Poznaniu jako Fundacja ProPublico zapraszamy do kontaktu z nami. Na pewno każdy znajdzie dla siebie jakiś sposób, jakąś drogę, w której będzie mógł tą swoją dobrą chęć, to dobre pragnienie zrealizować. Wystarczy się do nas odezwać, wystarczy się z nami spotkać i na pewno będzie niejedna okazja do tego, żeby to dobre pragnienie przekuć w czyn. A z Fundacji ProPublico właśnie Państwa moim gościem był Adrian Pakuła. Serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję również Państwu za uwagę. Krzysztof Krzędzielski, Leszek Stroła. Do usłyszenia.